Doda sama wstawiła do internetu zdjęcie, dla dorosłych, na którym pokazała bardzo dużo. Po jego publikacji, w internecie zawrzało. Niektórzy uważają, że takie rzeczy powinna zostawić do sypialni. Doda od samego początku kariery słynęła z kontrowersyjnego wizerunku. Gdy zaczynała jako wokalistka zespołu rockowego Virgin, szybko zrobiło się o niej głośno. Jej wyzywające stroje i skandale obyczajowe sprowadziły na nią zarówno falę krytyki, jak i popularności. Mimo że od początków jej kariery minęło lat, gwiazda pod tym względem wiele się nie zmieniła. Doda pokazała zdjęcie tylko dla dorosłych. Doda wstawiła ostatnio na Instagrama zdjęcie w wyjątkowo skąpym stroju, do tego w dosyć wyzywającej pozie. Zebrała ogromną liczbę polubień, bo prawie 33 tysiące, a także ponad 200 komentarzy. Nie da się ukryć, że obok takiego zdjęcia znanej skandalistki trudno przejść obojętnie. Sesja zdjęciowa na wernizaż. 11 marca wystawa, napisała Doda. Gwiazda oznaczyła przy tym profil Mateusza Motyczyńskiego, dyrektora popularnej wśród celebrytek marki Bemilow. Wcześniej dużo plotkowano rzekomym romansie pomiędzy nim, a Dodą. Jednak jakiś czas temu gwiazda sama przyznała, że Motyczyński jest jej przyszywanym kuzynem i informacje o ich związku są nieprawdziwe. Spór między fanami Dody zdjęcie wywołało bardzo żywiołową reakcję internautów. Nie ma co się dziwić, bo Doda wciąż jest w świetnej formie fizycznej i przyciąga spojrzenia wielu mężczyzn. Pod zdjęciem celebrytki ujawniło się wielu wielbicieli jej urody, a fanki komentowały równie aktywnie co fani. Jednak nie wszyscy byli zachwyceni, zarzucano jej także zbyt wyzywający strój. Zmysły rozpalone do czerwoności, pisał internauta. Dorota, jesteś jak wino, czytamy dalej. Dzisiaj grzeje, jeden. Wszyscy modlili się, by wygrał z chorobą. Niestety, nie żyje prawdziwa legenda 2. Mąż Ilony Felicjańskiej upokorzył ją. Opublikował w sieci jej nagie zdjęcia, żeby tak zapozować do zdjęcia, że mimo tyłka na pierwszym planie patrzysz na twarz. Mega, komentowała fanka. Pani Doroto, czas dorosnąć, obudzić się i zacząć naprawdę żyć, dla siebie i męża. Za moment nie zostanie nikt i nic. Życzę dobrych, mądrych decyzji i prawdziwego szczęścia, pisała internautka, której zdjęcie się najwyraźniej nie spodobało. Najlepsze newsy dnia, źródło, Instagram. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.